Agnieszka Włodarczyk razem z ukochanym i ich synem wybrali się do Mediolanu. Aktorka z tej okazji opublikowała wyjątkowy portret, który zrobił jej ukochany. Fani nie kryli zachwytu nad fotką celebrytki. Polska Monika Bellucci pisali: Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś w zeszłym roku przywitali na świecie swoją pierwszą pociechę. Aktorka niemalże przez całą ciążę była niezwykle aktywna na Instagramie, chwaliła się w sieci ciążowym brzuszkiem i rozprawiała o tematach parentingowych. Gdy ich synek Milan przyszedł na świat, celebrytka odłożyła na dalszy plan karierę aktorską i skupiła się na wychowaniu malca. Włodarczyk wciąż jednak udziela się w sieci, ostatnio aktorka pochwaliła się rodzinnym wypadem do Włoch. Gwiazda poinformowała w sieci, że podróż do Mediolanu był niespodzianką, którą przygotował jej Robert. Agnieszka zdradziła również, że w planach mają przede wszystkim pałaszowanie rozmaitych pyszności. Milan w Milano. Robert wczoraj poinformował nas o wycieczce niespodzians. Więc szybko się spakowałam i jesteśmy. Mamy zamiar spacerować, pić dobrą latte macchiato, jeść pizzę i pyszne lody, pisała na Instagramie. Agnieszka zaprezentowała także internetowej publice wyjątkowy portret, na którym pozuje w dopasowanym czarnym body na tle włoskiej uliczki. W obiektywie męża brzmiał podpis pod zdjęciem. Fani od razu docenili naturalność Włodarczyk i zachwycali się nią w komentarzach. Jedna z internautek porównała ją nawet do Moniki Bellucci. Subtelnie, cudnie, Aga Bosko wyglądasz, piękna kobieta pokazana w obiektywie kochającego mężczyzny, uwielbiam pani zdjęcia bez miliona filtrów i retuszu. Naturalnie piękna, piękne, subtelne, kobiece, co za piękna dziewczyna i naturalna, pięknie i bardzo kobieco, uwielbiam na ciebie patrzeć, piękna i naturalna, aż miło patrzeć, że są jeszcze takie kobiety, cudowna i piękna, zawsze byłaś i jesteś, ale odkąd urodziłaś dziecko i jesteś zakochana, bo to widać po prostu, to jesteś zjawiskowa, zachwycali się w komentarzach.